Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kanale Polskie Sprawy. Dzisiaj w naszym nowo powstającym studio, jeszcze nie gotowym do końca, na takim trochę placu budowy, serdecznie witam Joannę Teglun. Witaj, Joanno. Witam, witam Państwa. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Umówiliśmy się na pierwszy wywiad z Joanną w naszym nowo powstającym studio. Trochę nietypowy, bo wszyscy się spodziewają, że będziemy mówić o, na temat imigrantów, natomiast imigranci pewnie się pojawią, bo nie sposób do tego tematu nie nawiązać, ale chciałbym porozmawiać z Joanną na temat jej osobistych doświadczeń i przemyśleń, i tego, do czego doszła na temat propagandy dotyczącej Polski, Polaków, propagandy lewicowej, marksistowskiej propagandy dotyczącej Marszu Niepodległości, jak to wygląda w Szwecji, jak to wygląda w innych krajach, jak to wygląda wreszcie w Polsce, bo jak gdyby Joanna z różnych perspektyw te, te sprawy śledziła. Więc może od tego zacznijmy. Joanna, czy ty kiedyś byłaś na Marszu Niepodległości, który dziewiąty raz będzie szedł pod tą nazwą Marsz Niepodległości w Warszawie? Nigdy nie byłam. W tym roku się wybieram i bardzo się z tego cieszę. A dlaczego nie byłam? No to jest bardzo długa historia, którą chciałabym państwu opowiedzieć, bo to jest moja historia, ale ja myślę, że ja niewiele różnię się w podejściu do tych spraw od innych polskich emigrantów w Szwecji, ale też na zachodzie Europy, a jest nas bardzo wiele, są podobno poza Polską mieszka 20 milionów Polaków. My jesteśmy krajem emigrantów. W moim przypadku jest tak, że ja w Szwecji mieszkam od 37 lat i wyjechałam tam jako młoda dziewczyna. Właściwie mentalnie to byłam dzieckiem. Miałam 21 lat i w Polsce się nie interesowałam polityką. Mając 21 lat, to miałam głównie w głowie no, studia, no i jak wiadomo, w tym wieku się ma w głowie randki i w, kiedy się znalazłam w Szwecji też się nie interesowałam polityką miałam zupełnie inne zainteresowania i, i zupełnie się nie interesowałam też sytuacją w Polsce bo byłam bardzo zajęta e, e, tym jak się znaleźć na emigracji bo to jest bardzo bardzo trudne doświadczenie dla wszystkich ale e, Kilka lat temu, gdzieś tak, wydaje mi się, koło 2010 roku, zaczęłam się interesować tym, w jaki sposób szwedzkie media opisują rzeczywistość. Bo moja praca z migrantami, ja w Szwecji pracowałam około 30 lat z migrantami, sprawiła, że zaczęłam, zaczęłam dostrzegać, że są, że tak powiem, dwie rzeczywistości. Ja wcześniej w ogóle nie, nie interesowałam się specjalnie, ja nigdy nie miałam telewizora, nigdy nie słuchałam radia. Owszem, prenumerowałam gazetę, jakiś dziennik, bo w Szwecji są dwa dzienniki, które większość ludzi, no, że tak powiem, którzy się trochę rzeczywistością interesują, prenumerują jeden z nich. No, ale tak głównie czytałam ten dodatek o kulturze. No, ale w momencie, kiedy zaczęłam pracować dla Kościoła Szwecji z migrantami. To jest Kościół pro Protestancki. Tak, to jest Kościół Protestancki. Mhm. Ja tam pracowałam przez dwa lata, z, byłam z projektem pomocy. Imigrantom to byli głównie nielegalni imigranci z Syrii, z Iraku, z Egiptu, chrześcijanie, którzy, którzy uciekli przed prześladowaniami, nie dostali azylu w, Pol w Szwecji, która głównie wtedy, i a teraz jeszcze bardziej, daje azyl ich prześladowcom, muzułmanom i ci ludzie schronili się w Södertälje, to jest średniej wielkości miasto niedaleko Sztokholmu. No i tam otworzyli tam już od lat jest taka enklawa chrześcijańska, chrześcijanie głównie z Syrii tam mieszkają. I ci nielegalni imigranci, którzy słabo znali szwedzki, albo wcale, zaczęli do mnie przychodzić z wycinkami z jakichś szwedzkich gazet i mówili mi: Joanna, słuchaj, no tutaj jest napisane, że my w końcu będziemy mogli zostać w Szwecji. No, ja to czytałam, ja im tłumaczyłam, że nie, to jest coś zupełnie innego napisane, no, ale tak zaczęłam dostrzegać, że to, co w gazetach piszą o imigracji, to jest zupełnie coś innego, niż ta rzeczywistość, którą ja znam bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo ja nie siedziałam w jakimś urzędzie zamknięta przed, przed rzeczywistością tylko, nie, tylko z pracowałam blisko ludzi. Cały mhm. czas pracowałam blisko ludzi, I, bo to dla mnie jest bardzo ważne. I z tymi ludźmi rozmawiałam, tych ludzi widziałam, spotykałam się z nimi. No i dla mnie to był szok. No i zaczęłam, zaczęłam yy, czytać gazety. I zobaczyłam, że tam jest zupełnie inna rzeczywistość, niż ta, którą ja znam. I, i, i dla mnie, i ja byłam wtedy w stanie szoku i przyjaciel powiedział mi, słuchaj, Joanna, musisz zacząć czytać blogi, bo ludzie piszą o, ty, o tej rzeczywistości, która jest, że tak powiem, rzeczywistość rzeczywista, a nie medialna. Zaczęłam czytać blogi, zauważyłam, że jest więcej ludzi, którzy, którzy to dostrzegają, takich jak ja. I na internecie pojawiało się coraz więcej miejsc, gdzie można było przeczytać o tym, co się dzieje. I, i to były dwie rzeczywistości tak odległe od siebie, że ja e, pamiętam, miałam długi okres. E, e, to, to był dla mnie jakiś szok i kryzys. Ja najpierw, e, ja nie mogłam się w tym znaleźć. E, e, I e, no, ale powoli, powoli zaczęłam rozumieć, że e, ta rzeczywistość przedstawiona w mediach, to jest jedno wielkie kłamstwo. To jest manipulacja. No ale w momencie, kiedy w 2015 roku PiS doszło do władzy, w tych gazetach, które wtedy śledziłam, zresztą dużo siedziałam w mediach społecznościowych, na internecie czytałam blogi, dowiedziałam się, że w Polsce władzę przejęli faszyści. I ja byłam tym zaszokowana. Ja nie polską polityką przez te 30 parę lat zupełnie się nie interesowałam. Sporadycznie czytałam gazetę wyborczą, akurat gazetę wyborczą, no bo myślałam, że w Polsce wszyscy czytają gazetę wyborczą. I, a też ta rzeczywistość opisywana, sposób opisywania rzeczywistości w gazecie wyborczej zgadzał mi się z tą rzeczywistością opisywaną przez dwie, te dwa główne dzienniki. Dagest i Svenska Dagbladet, z których inny, jeden jest uważany za konserwatywny, drugi za bardziej e, liberalno-lewicowy, ale, ale. Obydwa są. Obydwa są w, w mainstreamie liberalne. Dokładnie, dokładnie. Z czego ja wtedy jeszcze chyba nie zdawałam sobie sprawy. E, no i, i, i zaczęłam, zaczęłam szukać prawdy. I zaczęłam, bo wtedy jednym z moich narzędzi, że tak powiem, walki o prawdę, był Twitter. Ja od kilku lat mam konto na Twitterze i wtedy miałam kilkaset śledzących, ale to byli ludzie, którzy się zajmowali. Dużo dziennikarzy. Hmm, szwedzkojęzycznych. Tylko znajomy. szwedzkojęzycznych, bo ja tylko po szwedzku pisałam. I ja podawałam wiadomości właśnie głównie o e, migracji, o polityce migracyjnej, mhm. których nie było w głównych mediach. I ci ludzie mnie obserwowali i, e, i śledzili. I ja zaczęłam być jedną z takich no, w Szwecji chyba jedyną agitatorką e, propisowską. Ja Pisu broniłam jak Lwica, bo ja rzeczywiście uwierzyłam w to, co oni mówili. Tak, jak wielu Polaków. Jak, jak miliony Polaków, tak. I ja pamiętam, no, dla mnie z moimi doświadczeniami szwedzkimi, to polityka migracyjna to jest w tej chwili najważniejsze, co, najważniejsza część polityki, bo to jest być albo nie być. Kraju, narodu, e, państwa cywilizacji, w ogóle Cywilizacji, naszej. tak. I w, w momencie, kiedy ja z, z zobaczyłam, że jest dyskusja na temat uchodźców, to ja e, w, tak się szczęśliwie złożyło, że e, e, znalazłam kontakt z, z polskim dziennikarzem, który ro, zrobił ze mną wywiad bardzo obszerny, gdzie ja opisuję wszystkie sfery życia w Szwecji. Które zostały, że tak powiem, bo wtedy był najgorszy kryzys migracyjny, 2015. To był, to był ten, no, no, no to, to był po prostu tsunami, które, kto, pod którym Szwecja wydawałoby się utonie. Ja, ja to opisałam bardzo dokładnie i ten wywiad, ja niedawno go czytałam, warto przeczytać. Cały bo czas e, jest, aktualny. jest cały czas aktualny, bo to wszystko, co ja opisałam. Trzy lata temu? E, trzy lata temu to jest dokładnie tak samo, tylko dużo, dużo, dużo gorzej. E, i, e, I co ciekawe, w tej chwili PIS dokładnie, dokładnie kopiuje szwedzką politykę, ale nie tylko migracyjną. PiS buduje państwo dobrobytu i PiS otwiera granice. To samo co Szwecja zrobiła. Ale jeszcze wró wrócę do te tej mojej podróży, takiej poznawczej, że w momencie, kiedy ja zrozumiałam, że no PiS będzie pilnować granic, bo obiecał to w ten sposób PiS zdobył władzę, bo to było wtedy dla Polaków coś najważniejszego. I Polacy im, zaufali im i e, ja bardzo długo broniłam PiS. Jeszcze, jeszcze pamiętam, pamiętam, jak pani, e, pani premier szydło, e, jak, jak pan premier Morawiecki został premierem, to ja jeszcze wtedy PiSu broniłam. Ale tak dziś, e, to chyba było po e, wczesną wiosną, ja zaczęłam. E, widzieć, że, że coś jest nie tak, że coraz jest więcej imigrantów na ulicach i w tym czasie ja przez ostatnie lata, jak zawsze jak byłam w Warszawie, a przyjeżdżałam często, to jak było jakieś spotkanie z, z jakimiś ruchami politycznymi, Takimi konserwatywnymi, bo już liberalno-lewicowych, to ja już, ja już wszystko na ten temat wiem ze Szwecji. To ja chodziłam na te spotkania i tak starałam się zrozumieć, co się dzieje. Bo ja myślę, że nie jest najłatwiej zrozumieć, widząc ludzi, spotykając się z nimi, niż czytając czy oglądając telewizję, czego nadal nie robię. I, I wtedy odkryłam ruch narodowy, poszłam na ich zebranie. I dla mnie to też był szok, bo Ruch Narodowy. To też było na wiosnę. To było na czerwiec, wiosnę. To było w kwietniu, na, na kwietnia. początku kwietnia. Ruch Narodowy był opisywany ze strony szwedzkiej jako ten faszystowski ruch. No, jak pis marsz, to był. Byli... Marsz Niepodległości 60 tysięcy nazistów. Dokładnie. Jak... Faszyzm, tak, antysemityzm, tak, tak. rasizm. Tak. Jak pis to był faszyzm, antysemityzm, rasizm. To ruch narodowy. Jeszcze gorsze. Ja w ogóle nie, nie bałam się spojrzeć w tą stronę. To dla mnie to był jakiś, nie wiem, nie wiem, coś strasznego. I tutaj właśnie chcę nawiązać, dlaczego ja nie byłam dotychczas na w Wcześniej. Wcześniej. Dwa lata temu akurat tak się złożyło, że mój syn, 28-letni syn, urodzony w, w Szwecji, ojciec Szwed. Mówiący po polsku, czy oczywiście. Nie? Oczywiście, mówiący, piszący, czytający po polsku. Oczywiście. Czyli nie, nie, wielu niestety Polaków, zwłaszcza z tej nowej emigracji, jak wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, do Hiszpanii, do Niemiec. Dzieci nie mówią w języku a i sami ci, y, którzy wyjechali po kilku latach, już koślawią język polski albo udają, że nie potrafią e, dobrze. Tak, to jest obrzydliwe, to jest okropne. E, e, ale to jest głównie wielka tragedia tych dzieci, bo ja, w, emigracja do Szwecji jest, y, no, praktycznie y, pierwsza fala przy, przyjechała po II wojnie światowej i ja poznałam w ciągu tych 37 lat Wielu potomków polskich emigrantów, gdzie zazwyczaj, bo to zazwyczaj to jest dosyć dziwne, jeżeli matka Polka, dziecko zazwyczaj mówi po polsku. Jeżeli ojciec Polak, ojciec nie uczy tego dziecka po polsku. I ci ludzie w, w dorosłym wieku czują się oszukani przez tego ojca, który im zabrał część tożsamości. I wielu z tych ludzi nie do Polaków próbuje się nauczyć polskiego, ale to jest, to jest jedna z największych krzywd, które można dziecku zrobić, nie nauczyć go ojczystego języka. To jest bardzo obszerny temat, to jest jak chciałabym. To jest odcięcie kultury, tradycji. od korzeni i to jest yy, ja myślę, że wiele osób, wielu Polaków, którzy wyjeżdżają na emigrację, ma, oni po prostu zostali zdradzeni przez swój własny kraj, bo oni zazwyczaj wyjeżdżają, bo nie są w stanie się tutaj utrzymać. I oni mają, odcinają się od tego kraju, a jednocześnie, no to praktycznie całe moje pokolenie, mamy straszny kompleks zachodu, że ludziom się wydaje, że jadą do tej wyższej cywilizacji. No i po, po co dziecko obciążać tym, tym językiem, tą tradycją? Niech, niech dziecko już stanie się Szwedem. Niech odetnie te korzenie. Niech odetnie odetchni, te paskudne korzenie. I proszę Państwa, to jest ogromna tragedia. Bo Szwedzi, chyba najbardziej ze wszystkich narodów na Zachodzie, im całkowicie zniszczyli tożsamość. I w momencie, kiedy się nie daje dziecku tej, tej tożsamości polskiej, to dziecko się wystawia na nie wiem, to, to, to po prostu nie rośnie człowiek, tylko rośnie jakaś taka Słaba roślinka, która jest pozbawiona korzeni, pozbawiona soków, pozbawiona światła, i ci ludzie mają ogromne problemy psychiczne, bo oni są po prostu wrzuceni w nicość. Aha. Dla mnie, która ja wyjechałam z Polski z silną polską tożsamością, którą zawdzięczam może nie tyle mojej rodzinie, ale polskiej szkole. Polskim nauczycielom. Ja jestem naprawdę dozgonnie wdzięczna tym wszystkim nauczycielom, mojej wychowawczyni w podstawówce, mojej polonisce w liceum, którzy mnie po prostu nauczyli, co to znaczy być Polakiem. I ja miałam bardzo silną tożsamość, ale wyjazd do Szwecji to był jak wejście do kwasu solnego. Bo tam indoktrynacja jest tak silna, że ona roztapia tą tożsamość. I to, była, to było 37, to jest 37 lat walki o zachowanie swojej tożsamości. Zwycięskiej walki. Ta walka będzie się toczyć do końca mojego życia, bo ja widzę, znaczy, nawet jak się przeniosę kiedyś do Polski, to tutaj walka o polską tożsamość jest tak samo silna powinna być tak, będzie dla mnie tak samo silna jak w Szwecji. Bo indoktrynacja, ja nie, zupełnie sobie nie zdawałam z tego sprawy, jak silna jest... Jak daleko te sprawy zaszły. W Polsce. w Polsce, dla mnie to jest cały czas szok poznawczy, że to jest w ogóle możliwe. No, ale jeszcze wrócę do tego... No tek... właśnie, wróćmy dwa, do... lata temu, dwa lata temu z synem z w synem Warszawie, Warszawie. 11 listopada. Tak. Ja jeszcze ja się, ja się bałam tego marszu, bo, bo słyszałam o prowokacjach, słyszałam no, o jakichś strasznych rzeczach, więc nie chciałam, żeby się nam krzywda stała, więc ja wzięłam syna, stanęliśmy koło w, w alejach przy Domu Towarowym Witkac i widzieliśmy tych ludzi. I dla mnie to był szok, bo w tych ludziach była wielka moc, wielka siła. I mój syn, e, taki trochę przestraszony, ja mówię: Słuchaj, zobacz, to jest nasza krew, to są nasze korzenie. Ci ludzie nadal mają silną tożsamość narodową. I, e, i ci ludzie są jak, jak lawa, jak, jak ta. E, Lawa z, z wiersza, z, wiersza z, z trzeciej części dziadów Mickiewicza, nasz naród jak, jak lawa. I ja mu to tłumaczyłam. Ale muszę przyznać, że, że też dla mnie to był. Ja się trochę bałam tego tłumu, bo ja nie byłam przyzwyczajona do tej siły, bo szwedzi już, już oni nie mają żadnej tożsamości, oni to już jest bezwolny, bezwład, bezwolna, bezwładna ludzka masa, z którą można wszystko zrobić. A tu była masa zorganizowana. Była masa, masa zorganizowana. Świadoma. świadoma. Masa, która się nie wstydziła swojej tak, tożsamości. Tak, tak. To było coś pięknego. To było coś pięknego. I ja, ja nadal mam w oczach ten obraz. I no, ale, ale zanim ta, ta, ta moja droga, ten, ten dysonans poznawczy, który, którego mhm. wtedy doznałam, on cały czas, że tak powiem, działa. Ja cały czas odkrywam e, prawdę. I prawda, no niestety, nie jest taka, jak się nam podaje w mediach. Tylko uh -huh. prawda jest, e, no, e, e, dla mnie to jest, to kłamstwo, którymi jest nasz naród karmiony, jest przerażające, jest porażające. No właśnie, no, y, zaraz będziemy rozmawiać o tych różnych atakach, jeszcze na Polskę, o propagandowych filmach, o, o artykułach, ale gdzie jest ta prawda? No właśnie. Bo to jest e, tak, pytanie, no e, tak. bo... bo my zaraz powiemy, gdzie tej prawdy nie ma, ale gdzie twoim zdaniem jest prawda? E, prawda jest taka, że... Dotycząca Polski, Europy, e, tak, tak, świata, e, kościoła, no generalnie e, tak, wszystkich e, ważnych tematów e, tak, naszej tak, cywilizacji. E, tak, tak. E, ja mówię, że e, diabeł nigdy nie wchodzi Tymi samymi drzwiami, w tym samym ubraniu. Nasz, nas straszy się nazizmem, faszyzmem. To jest diabeł XX wieku, to jest wielka tragedia ludzka XX wieku. Naszą tragedią XXI wieku jest globalizm. To jest faszyzm i nazizm XXI wieku. To jest potworna ideologia, która chce nas zniewolić. I e, to jest e, nasza cywilizacja jest dużo bardziej zagrożona dzisiaj niż była e, w czasie II wojny światowej, bo my jesteśmy osłabieni tą potworną indoktrynacją, potworną propagandą. My jesteśmy osłabieni. Przez propagandę, która się sączy, jak jad do naszej krwi, przez codziennie, przez media. Przecież Polacy godzinami przesiadują przed telewizorem. I mnie się wydawało, że, że w momencie, kiedy rząd prawicowy, podobno prawicowy, podobno konserwatywny dojdzie do władzy, to to się zmieni. Nie, proszę Państwa. Ten rząd nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem i prawicą. To jest rząd kryptoglobalistów, którzy realizują tą samą politykę, którą realizują politycy na Zachodzie, który, którą realizował poprzedni rząd. Jedynie e, oni zasłaniają się potwornym kłamstwem. I prawda jest taka. Czyli że to jest Wielka Buda. To, to, jest, tak, to Buda. jest tak perfidne kłamstwo, bo oni e, używają naszych najbardziej świętych symboli narodowych. Oni uwa, e, używają w sposób perfidny naszych symboli religijnych. Oni to robią ze złożonymi rękami, robiąc, robiąc, nie wiem, patriotyczne miny. To jest, dla mnie to jest, to jest tak, coś tak potwornego, że ja nie jestem w stanie ogarnąć ogromu tego zła. Ci ludzie to jest wcielenie zła. I tak jak się tłumaczy ludziom na zachodzie, że PiS to jest wcielenie zła, bo tak się tłumaczy, ale tłumaczy się im, że, że to jest, że oni są faszyści i naziści. Ja się zgadzam z tym, że PiS jest wcielenie zła, ale dlatego, że PiS ukrywa swoją brutalną politykę globalizmu, która polega na tym, że tak, jest indoktrynacja. To, jest, to są dwa, że tak powiem, równoległe nurty. Z jednej strony osłabia się naszą tożsamość, niszczy się naszą tożsamość potworną indoktrynacją, która sączy się ze wszystkich mediów i z całej kultury. Cała nasza polska kultura to jest jeden wielki aparat propagandy. Ja znam ludzi, którzy pracują w kulturze, którzy mają y, 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 poglądy konserwatywne, którzy chodzą do kościoła. Oni się boją przyznać do tego. I to jest y, w kraju podobno o polityce konserwatywnej i, y, i prawicowej. Także to jest jedno wielkie kłamstwo. I naszą tożsamość, i tożsamość przede wszystkim naszych dzieci, bo my wychowujemy, Polacy dbają o swoje dzieci. Wielu Polaków wychowuje dzieci w tradycji chrześcijańskiej, w, w, w tradycji szacunku. Dla, dla naszej przeszłości, dla naszego kraju, ale w momencie kiedy te dzieci pójdą do szkoły, już w tej chwili w przedszkolach jest potworna indoktrynacja, ja widziałam w mediach społecznościowych są takie filmy, kiedy panie muzułmanki przychodzą do dzieci w przedszkolu i opowiadają o religii, panie w hidżabach, mhm. o swojej religii, która jest wyższa oczywiście od religii tych dzieci. W, mnie, w mniemaniu tych pań, a wkrótce w mniemaniu naszych dzieci, tak jak to się dzisiaj dzieje na Zachodzie, w Szwecji. I to jest, ale dzieci są narażone na tak potworną indoktrynację, która odcina nas od korzeni, odcina nas od sakrum, bo już nawet ja obserwując, co się dzieje w kościele polskim, ten kościół już ma coraz mniej kontaktu z sakrum. To, to, co się dzieje w polskim kościele, to mnie przypomina to, co się dzieje w, w kościołach już upadłych na zachodzie. I, i to też mnie przeraża, że, że kościół likwiduje się sam od środka, bo to jest. To jest Samodestrukcja. Samodestrukcja, tak. I, i, I tych ludzi się pozbawia tożsamości do tego stopnia, że ich się nawet pozbawia tożsamości płciowej. Już ja, ja dzisiaj napisałam na Twitterze, yy, podałam dalej, e, Szwed napisał, że 12-letnie no dzieci już w Szwecji zmieniają płeć. E, w tej chwili badania pokazują, że co setna osoba w Szwecji już czeka w kolejce, żeby zmienić płeć. Młoda osoba w wieku 18-24 hmm. lata, a w Sztokholmie to jest 2,4%. Już te dzieci zupełnie nie wiedzą, kim są. To jest jedna wielka tragedia i ja to wrzucam na Twittera, a tutaj się odzywa pan, który się zajmuje indoktrynacją, tak zwany ekspert do spraw migracji, który jeździ po szkołach i tłumaczy naszym dzieciom rzeczywistość. Już się odzywa z, z, z tym właśnie, po, z poprawnością, że, że płeć to nie jest biologiczna, tylko, tylko to jest, no, kto co zdecyduje, kto co sobie wybierze. Także potworna indoktrynacja z jednej strony, a z drugiej strony to jest destrukcja państwa. I destrukcja państwa odbywa się w ten sposób, że od wewnątrz niszczy się struktury państwowe. W Polsce niestety wielu urzędów to już nawet nie trzeba niszczyć, bo są w bardzo złym stanie, ale niszczy się policja od wewnątrz. Ja ten proces bardzo nie przestudiowałam Szwecji, bo byłam sama, ja pracowałam jakieś, nie wiem, 14-15 lat w Szwedzkim Urzędzie do Spraw Migracji, który działał, jak większość urzędów jeszcze wtedy, jak ja zaczęłam pracować, działał świetnie, bo Szwecja ma, miała bardzo sprawny aparat administracji państwowej, chyba jeden z najlepszych na świecie, naprawdę tam wszystko działało, piękna tradycja, wszystko działało jak w zegarku, i te urzędy zostały niszczone w sposób brutalny od środka, i to była, ja mówię to z całą świadomością, świadoma polityka rządowa, żeby te urzędy zniszczyć od środka. U nas ja jeszcze nie jestem znaczy jeszcze się nie interesowałam tym co się dzieje w policji, ale dochodzą mnie głosy, że policjanci strajkują i ja pamiętam, ja ten proces bardzo dokładnie opisałam na Twitterze w 2015 roku jak osoba, która została była kiedyś szefem mojego urzędu, gdzie ja widziałam jak ona zniszczyła ten pan zniszczył na, na, nasz urząd, później poszedł do e, kasy chorych, którą zniszczył od wewnątrz i to w sposób, no media o tym pisały, e, bo, bo kasa chorych w Szwecji to jest e, to miejsce, gdzie pieniądze po, podatników, miliardy pieniędzy podatników przechodzą do kieszeni, no innych beneficjentów i akurat jak ten pan do tego urzędu zaczął być szefem tego urzędu, to toczyły się postępowania wobec bardzo dużej grupy, która oszukiwała kasę chorych na, na miliardy i głównie byli to, to cudzoziemcy, migranci, muzułmanie. W momencie, kiedy ten, pa, ten pan wszedł do urzędu, on skasował wszystkie maile. Mm. Czy, czy, czy ktoś może sobie wyobrazić taką sytuację, żeby szef urzędu, w którym toczy to, się wiele postępowań wobec e, nieuczciwych ludzi, po prostu kasuje? Kasuje maile i o tym się pisa, pisało w gazetach. Później ten pan zaczął od 2015 roku niszczyć policję od środka. I teraz niszczy jeszcze kolejny urząd. Y, ale y, i to jest właśnie Celowa polityka niszczenia aparatu państwowego, a jednocześnie to jest też masowa migracja, gdzie, tak jak szwedzki, szwedzki rząd socjaldemokratów robił przez dziesiątki lat, tą politykę dokładnie kopiuje rząd prawa i sprawiedliwości. To jest budowanie państwa dobrobytu. Wielu Polaków zdaje sobie z tego sprawę, że no w Szwecji nie opłaca się pracować, że są takie, są takie, oficjalne wyliczenia, że tutaj matka z trojgiem dzieci, ile ona by zarobiła, ile ona dostaje w momencie, kiedy ona nie pracuje, a ile dostaje w momencie, kiedy zaczyna pracować, no bo podatki są horrendalne, z czegoś tych wszystkich niepracujących ludzi trzeba utrzymać, no tej matce się po prostu nie, nie opłaca pracować. A w Polsce jest tak, że są obliczenia, że rodzina, ojciec, matka, dwoje dzieci, w momencie kiedy oni pójdą do pracy i dostaną pensję minimalną, to dostaną trochę coś ponad 3000 na rękę. Jeżeli nie pójdą do pracy, to dostaną 3000 bodajże 300 z zasiłków, na, na te dzieci. I to jest polityka, no, Polacy, Polakom już indoktrynacja wsadziła do głowy, że migranci. Pojadą dalej, bo w Szwecji lepszy socjal, bo w Niemczech lepszy socjal. Nie, w Polsce jest świetny socjal, trzy razy niższy niż w Szwecji, ale pensje są też trzy razy niższe. Ceny są niższe. Ceny są niższe. I, i przede wszystkim e, migranci już zdają sobie z tego sprawę, jak wygląda życie migranta w krajach zachodu. Po prostu jest niebezpieczne. Oni lądują w dzielnicach wykluczenia, gdzie są gdzie, które są kontrolowane przez mafię, gdzie są strzelanki cały czas, gdzie jest coraz większa liczba ofiar, a w Polsce nadal jest bezpiecznie czyli Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem dla migrantów. Świetny socjal. No wystarczy powiedzieć, że zasiłek na dziecko w Polsce jest. Prawie taki sam jak w Szwecji, a pensje są u nas trzy razy niższe. E, także e, bar, e, PiS buduje bardzo atrakcyjny kraj dla migrantów. Podpisuje cały czas e, umowy z różnymi krajami. E, Turcja, Ukraina, e, e, Mongolia, teraz będzie za chwilę Izrael. Teraz pan marszałek Kuchciński jest w Gruzji coś podpisuje jeszcze. Jeszcze nie sprawdziłam co, bo to są Aha. głównie w, te wycieczki to jest to, to mają na celu dwie rzeczy. Z jednej strony sprowadzenie tysięcy migrantów, mhm. którzy których Prawdopodobnie rządy tych państw, które oczywiście chcą przerzucić swoich ludzi do Europy. Proszę sobie wyobrazić polskę za czasów komunizmu, bo ja, ja myślę, że dużo ludzi nie ma wystarczająco bogatej wyobraźni, żeby zrozumieć, co się dzieje. Polska za czasów komunizmu. Powiedzmy sobie, Edward Gierek jedzie do Francji, podpisuje umowę, że Francja przyjmuje kilka tysięcy polskich robotników. Kogo Polska by w tym czasie do, do Francji wysłała? Kogo? No to ja myślę, że większość z Państwa potrafi sobie to wyobrazić. I w momencie, kiedy jest ogromne zagrożenie terroryzmem, rząd polski idzie do Uzbekistanu, kolebki terroryzmu. Y Jedzie do Turcji, gdzie, gdzie, y, gdzie jest on, na, naprawdę tam istotne, to, to ma swoje bardzo silne struktury. Z, y, z Uzbekistanem podpisuje umowę na. Na sprowadzenie kilku tysięcy. Z Turcją w ogóle te, te umowy o emeryturach, że tutaj kilkadziesiąt milionów Turków może przyjechać do Polski na rok przed emeryturą, popracować albo pokazać papier, że pracowali hmm. i dostać wyrównanie emerytury polskiej do minimalnej polskiej do ich emerytury. To samo z Ukrainą. Ukra na Ukrainie emerytury są 250-300 zł. W Polsce minimalna jest 1000, więc te, te miliony Ukraińców... Na, star na starcie razy 4 się zyskuje. Tak, tak. Więc to, to, to teraz będzie, to coraz więcej ludzi będzie, będzie z tego korzystało, bo już jest masę agencji, które się za zajmują informacją i załatwianiem tych spraw. Więc. Y więc Polska ale Polska już w tej chwili otworzyła wszystkie możliwe kanały dla migrantów, których cała masa y, przybywa do Polski i jedynym takim że tak powiem, przeszkodą, to jest to, że nasza administracja działa powoli, bo inaczej to my byśmy byli zalani przez migrację. Indolencja naszej biurokracji i administracji jest dla nas pozytywna. Dla Na nas pozytywna, bo, ale. Bo, bo, tak. bo nie następuje to aż tak szybko. Tak, tak, no ale, ale aż tak, i tak, aż ale tak, i tak szybko. szybko teraz znowu, bo cały czas dochodzą do mnie nowe dane. Bo najpierw patrzyłam na dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców, gdzie tam jest, są, jest w tej chwili według nich jakieś 360-70 tysięcy ludzi z pozwoleniami w Polsce. Ale do tego trzeba dołożyć miliony Ukraińców, którzy dostali pozwolenia na wjazd do Polski jeszcze zanim przed wprowadzeniem ruchu bezwizowego. Ale teraz się pojawi, pojawiły się oficjalne dane Eurostatu, które mówią, że w zeszłym roku przyjęliśmy najwięcej w, w całej. ze wszystkich krajów europejskich. Ze wszystkich krajów Unii przyjęliśmy 683 tysiące migrantów. Polska, która według wyznawców PiS w ogóle nie przyjmuje. Ludzie naprawdę w to wierzą, że my w ogóle nie przyjmujemy. Tymczasem przyjęliśmy najwięcej w Europie. Najwięcej w Europie, 22% z tych wszystkich, którzy przyszli do Europy. No i ostatnio znowu natrafiłam na dane. Jest mapka, którą ja wrzuciłam na Twittera, gdzie Polska w ciągu trzech lat, od 2000, 2015, 2016 i 2017. Y, zwiększyła swoją ludność o imigrantów o 4,8%. 4,8% w tak krótkim czasie. To jest polityka samozagłady. To jest polityka y, a jednocześnie przecież od y, 20 milionów Polaków zostało wypędzonych na emigrację, z czego prawie 5 milionów po 89 roku. Mhm. Czyli to jest polityka wymiany etnicznej ludności, którą popiera polski Kościół, bo polski Kościół popiera politykę prawa i sprawiedliwości. To jest polityka samozagłady polskiego Kościoła. I, i tutaj no, ja widzę, że, że Polska uczestniczy w tym procesie globalizacji. A o co chodzi? Zalanie kraju migrantami prowadzi do chaosu, eskalacji przemocy, bezprawia. W Szwecji sądy są, że tak powiem, niszczone zawałem spraw, które muszą rozpatrywać. W Polsce wystarczy nie reformować sądów, co Pi PiS tego, właśnie tego nie robi i już, zap, już panuje bezprawie i to bezprawie to będzie eskalacja bezprawia, mhm. bez, eskalacja przemocy, która doprowadzi do kryzysu. W momencie kryzysu po, pojawi się dyktator, który wszystko, no znamy to z czasów stanu wojennego. Później będzie likwidacja państwa narodowego i będzie będą globalne rządy oligarchów. I i to jest polityka, którą prowadzi prawicowo-konserwatywny rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tak się mówi. Proponuję jeszcze wrócić przed Marszem Niepodległości do tych spraw związanych z Marszem. Tak. E, powiedz mi, e, bo wiem, że śledzisz to i w prasie, e, zwłaszcza szwedzkiej, ale też. E, w mediach społecznościowych, na YouTube, jakie, jakiego typu artykuły przeważają, jeżeli chodzi o informacje dotyczące Marszu Niepodległości i jakie filmy się pojawiają. Podobno będzie jakiś film yy, robiony przez polskiego nawet filmowca który w Szwecji już funkcjonuje, a w Polsce ma się pojawić, zdaje się, że za 2-3 miesiące. Czy mogłabyś na ten temat coś powiedzieć? Tak, tak. No właśnie, ja, ja, ja czasami już po prostu nie mam siły czytać tych kłamstw. Ale niestety byłam zmuszona ten film obejrzeć, bo. Jaki jest tytuł tego filmu? Film, tytuł filmu jest, polski tytuł jest Dobra Zmiana. A proszę. Angielski Good Change to samo, ale w, w Szwecji ten film był pokazywany przez szwedzką telewizję jakieś 10 dni temu, dwa tygodnie temu, i on się nazywał Bóg Polska i Polityka. Bóg Polska i Polityka. Tak. Czyli... I, i, I ja. Znaczy moi znajomi wiedzą, że ja się wybieram, szwedzcy znajomi wiedzą, że ja się wybieram na Marsz Niepodległości. Znaczy ty, ci znajomi, którzy mnie zostali, no bo przecież wie, większość Szwedów boi się w ogóle utrzymywać kontakt, utrzymywać z kontakt ze Czyli mną. jesteś trendowata. Tak? Jestem trendowata, tak. Zresztą w Polsce też i dla, dla moich znajomych z kręgów liberalno-lewicowych zostałam trendowata od czasu, kiedy zaczęłam występować w mediach narodowych ale ja już jestem, jestem zahartowana, ja to rozumiem, ja to rozumiem, każdy strach jest potworny. No i ci znajomi, jak słyszą, czy słyszeli, że ja się wybieram na ten Marsz Niepodległości, to rozmawiają ze mną tak, jak ja bym się wybierała na pewną śmierć. Ja tak na początku żartowałam, ale w końcu, jak już chyba trzecia osoba do mnie dzwoni, to ja się pytam, no tak, ale skąd ty masz te wiadomości o Marszu Niepodległości? Yy, to jeszcze z zeszłego roku, bo z zeszłego roku była potworna nagonka, ale w, w, w Szwedzi mają, zresztą mamy wszyscy krótką pamięć. Nie no, w telewizji naszej pokazywali, tłumaczyli, co się dzieje u was. Aha, i yy, już jak, yy, nie wiem, która z kolei osoba mówi, że w telewizji pokazywali, no to ja się pytam, a co pokazywali w telewizji? No ten film, ten film. A jaki film? No ktoś mi tam link przesłał. Ja obejrzałam ten film. Niestety z polskich, z Polski nie można tego filmu obejrzeć, mm -hmm. ale on jest na internecie jeszcze przez 6 miesięcy. Szwedzi będą mieli możliwość zobaczyć, co się dzieje w Polsce. No więc ja e, włączyłam sobie ten film. I dowiedziałam się, co się dzieje w Polsce. Więc film jest zrobiony z perspektywy dziennikarza holenderskiego, który od 20 lat już obserwuje życie polityczne polskie, mówi całkiem nieźle po polsku. No, i film się tak zaczyna. Ja tutaj sobie wypisałam kilka cytatów, bo, bo to jest. Ja bym nie potrafiła sama tego opowiedzieć. To, to, to trzeba zobaczyć, wysłuchać. Ten film jest w wersji szwedzkiej, tam jest szwedzki narrator, ale w, i są polskie teksty w momencie, kiedy Polacy rozmawiają. Także spokojnie, nawet jak ktoś nie zna szwedzkiego, zrozumie, o co chodzi w tym filmie. Więc tak. Jeden z pierwszych obrazów to jest mężczyzna głodujący, głodujący w namiocie naprzeciwko chyba kancelarii premiera. wygląda hmm. jak Aleje Jerozolimskie. To jeszcze było. To, to musiało być. Ujazdowskie. ujazdowskie, przepraszam. To było jeszcze kręcone pewnie na, na samym początku w 2015 roku, 2016, nie wiem. No i ten mężczyzna, widać jak ofiara reżimu. Faszystowskiego, nazistowskiego, mm. mówi z przejęciem. Także pewna partia, ja, ja tutaj cytuję dokładnie: pewna partia chce z Polski zrobić dyktaturę autorytarną, skrajnie prawicową, o wyraźnych wątkach faszystowskich i chce zaprzepaścić ostatnie 27 lat naszej wolności, demokracji, wolnego rynku, pozycji w Europie i NATO. Chce narzucić wolę mniejszości, Tradycjonalistycznej, 20% społeczeństwa, reszcie 80% współobywateli. I tak, i później jest, są migawki z Marszu, marszu Niepodległości i, i słysza, słychać krzyki: Europa Zachodnia umiera pod wpływem imigrantów pozaeuropejskich. To pewnie było w zeszłym roku kręcone, I nie tak. wiem, tak. Tak, ale, ale widać, widać, widać tych, tych strasznych ludzi, którzy maszerują, bo to też jest. Film jest robiony. Sposób filmowania. Sposób, jest sposób ważny. filmowania jest szalenie ważny w tym filmie. Tak zwana dobra zmiana jest filmowana, w, to, to jest tam ciemno. Jakaś, jakaś akademia, gdzie dzieci patriotyczne pieśni śpiewają, jest pokazywana jak karykatura tej akademii, w brunatnych kolorach. Ci ludzie są cieni. A ta opozycja, która według. Podobno na tym, na tym filmie jest powiedziane, że, że gniew Polaków rośnie, że jest coraz większa opozycja przeciwko tej opresji to oni są pokazywani jako, no nie wiem, kolorowa, anioły wez... wolności. Kolorowa, wesoła. Tak, tak. I ten właśnie dziennikarz, który, który jest niby narratorem, jak on idzie w tej demonstracji kodu, no to widać, że on się cieszy, że, że, że ten reżim zostanie zgnieciony za chwilę przez, przez tych ludzi. 80% no, protestuje. Także, tak, aha... I są, jest, są wywiady z ludźmi z kodu, na przykład pani Tita Halska, gdzie ten właśnie dziennikarz razem z, z filmowcami odwiedza ją w domu. Ta pani Tita Halska jest wyraźnie, no, jest taka atmosfera, jakby ona była jakimś osadczonym zwierzęciem. Ona jest wyraźnie taka zdenerwowana i mówi tak. Obawia się izolacji od reszty świata. Kryzysu go, ten, ten nie, dziennikarz pyta się, czego się pani boi. No ja się obawiam izolacji od reszty świata, kryzysu gospodarczego również chcę, żeby moja córka mieszkała w normalnym kraju. I tutaj jest pokazana córka, taka biedna, już widać, że ona jest sfrustrowana. Nie, ona jest po prostu tak przygnieciona tym wszystkim. Biedne dziecko, czternastoletnie. Ale, ale my rozumiemy, dlaczego, dlaczego jest tak ciężko, bo mama tłumaczy, że chce, ona, mama chce, żeby córka uczyła się w szkole e, chemii, matematyki, fizyki, a nie bez przerwy religii. No przecież. No, to jest jakiś obłęd. E, no, jakaś ale paranoja. E, tak, tak, ale e, moi znajomi szwecy, to jest ten obraz Polski, który. Które oni mają, bo in, ta, żadnego innego się im nie pokazuje. Talibowie. W Polsce rządzą talibowie. E, tak, tak. I biedne dziecko. E, aha, i żeby nie mówili jej, że nie ma prawa robić, myśleć po swojemu, no bo cały czas jest ta indoktrynacja. I dalej ta pani mówi. Mówi się o nas, że jesteśmy gorszego sortu, że jesteśmy animalni, że jesteśmy zdrajcami, że jesteśmy gorsi. Jeszcze nie usłyszałam, że jestem Żydówką, ale wszystko przed nami. E, powolutku sączy się stronie przeciwnej takie poczucie, że mają prawo nas lać, że góra im na tym pozwala. Czyli, i tam jeszcze dalej jest wyraźnie pokazane, że no jest prześladowanie. My żyjemy w kraju antysemitów, gdzie Żydzi są prześladowani. I o tym są przekonani moi szwedzcy znajomi. Bo to jest jedyny obraz który, polski, który, do którego oni mają dostęp. I jeszcze co ciekawego, taki kwiatek, ja bym mogła długo mówić o tym filmie, bo, bo film jest, jest tak obrzydliwą propagandą antypolską, że to się w głowie nie mieści. Czy to, był, czy to jest właśnie wyrób czysto holenderski, czy tam nie, też Polacy byli w to zaangażowani? Nie, w ten film. reżyser Polak dostał pieniądze z Unii. I tą Unię... Czyli takim narratorem jest ten dziennikarz, tak? Dziennikarz jest ten narratorem, Holenderski, ale, a, ale reżyser, reżyser, reżyser jest Polak jest, pewnie jest, ekipa polska. Pewnie polska. Ja, to, to, to Albo polskojęzyczna, lepiej powiedzieć. Tak, polskojęzyczna. <laughs> Więc, jak jest, jak jest też tutaj inny jeszcze cytat, jeżeli chodzi o Unię, to też jest obraz Polski, który mają ludzie na Zachodzie. I tutaj mówi narrator po szwedzku: W ostatnich latach mniejsze polskie miasta zmieniły się. Dzięki pomocy Unii Europejskiej infrastruktura polepszyła się, gospodarka ma się dobrze, a półki sklepowe są pełne towarów. I widzi się te półki sklepowe pełne towarów dzięki Unii. Większość sklepów należy do wielonarodowych sieci, ale są też lokalni przedsiębiorcy. I tak, ten film został y, zrobiony, dzięki, między innymi chyba, czy tylko, dzięki dotacji z Unii. I tutaj w tym cytacie twórca pocałował Unię w rękę. I tak się tworzy naszą kulturę narodową. W cudzysłowie. W cudzysłowie, tak. Y, także y, ja się wcale nie dziwię, że moi znajomi boją się o moje bezpieczeństwo. Że ja będę szła z tym marszem, obrzydliwym, brudnym marszem faszystów. Ale co jest jeszcze ciekawego w, tej, w tym filmie? Pa, jest też portretowana pani Shering Wielgus, tak. która jest. Pani poseł, która jedzie samochodem, i wyraźnie jest takie przerażenie, zniesmaczenie w jej, w jej głosie. Je, jeszcze są sekwencje, y, pan prezydent Duda u ojca Rydzyka, pan prezydent Duda taki w brązowych, spocony, taki wi, widać, widać to zło, które jest tam, w tym, w tym miejscu i ojciec Rydzyk tak paskudnie wygląda. Y, I ta pani mówi, że pan Kaczyński i ojciec Rydzyk, oni y, jakoś wspólnymi siłami Wyciągnęli to najgorsze zło, które jest w Polakach. I, I co ciekawe, dla mnie też bardzo interesujące z innego punktu widzenia, to był ten obraz, jak, jak właśnie tak zwana dobra zmiana wprawia naród w stan histerii, w którym wyznawcy dobrej zmiany którą ja też byłam, zanim się dowiedziałam, że to jest tylko narracja. Atrapa. Atrapa. Y, są, że tak powiem, stali się ludzką masą w obłędzie. I dzięki tem, y, temu my y, zostaliśmy, w pra... znaczy dzięki temu możliwe jest największe chyba kłamstwo polityczne XXI wieku. Bo ja większego kłamstwa sobie nie wyobrażam. Kiedy polityka globalistów jest w sposób bezwzględny prowadzona w Polsce, a Polacy są przekonani o czymś całkowicie przeciwnym i cały zachód, też, media, jak ja tłumaczę swoim znajomym, że, że to nie jest prawda, że prawda jest taka, podaje statystyki, oni nie chcą w to wierzyć, bo Zachód, my jesteśmy w oczach Zachodu jedyną nadzieją Europy, że ta cywilizacja europejska się tutaj obroni. No bo wiadomo, no, w Węgrzy też, ale Węgrzy to jest bardzo mały naród. Ale po, my jesteśmy... Spośród tych dużych narodów. Dużych narodów. Jest... Fałszywie jesteśmy przedstawieni jako ten nieskazitelny, tradycyjny, Narodowy e, katolicki. Tak, kraj. tak, ale co ciekawego? To jest to, to wszystko jest bardzo perfidne. Co ciekawego? To ten obraz w jaki sposób my jesteśmy przedstawiani i w jaki sposób y, zachód chce nas widzieć? Ci nieskazitelni patrioci. Ja ich znalazłam w Polsce. My oni są. Ja y, od Ponad pół roku obserwuję ruch narodowy i ja, ja jestem bardzo zaniepokojona sytuacją w, pol, w Polsce, bo ludzie zostali pro, wprowadzeni w błąd i kłamstwo musi wyjść, bo od kłamstwa, to, to jest tak potworne kłamstwo, że już ludzie zaczynają dochodzić, zaczynają widzieć prawdę. I co się stanie, kiedy ten naród Szok, najpierw pewnie będzie szok, a później będzie straszny gniew. I kto ten gniew uniesie? Bo tak, żeby się nie rozlała krew. I ja cały czas szukałam, ale teraz widzę, obserwując ruch narodowy, że tam jest. Obserwuję pana posła Winnickiego, pana Bosaka. To są bardzo dojrzali młodzi ludzie, ale bardzo dojrzali w porównaniu z tymi wszystkimi innymi ruchami politycznymi. I tak jak ja widzę, że ja nie należę do ruchu narodowego, bo ja, ja nie nadaję się na polityka, bo u mnie co w umyśle i w sercu, to na języku, a polityk nie powinien, <laughs> tak, nie powinien tak, więc ja się do tego nie mieszam, ale ja bardzo popieram ruch narodowy i widzę, że do ruchu narodowego garnie się coraz więcej uczciwych ludzi, porządnych ludzi. I sceptyków, którzy mi mówią, no ja no, oni nie mają szansy. Ja mówię tak, może i nie mają szansy. Ale ja wierzę, że, że Polskę jeszcze da się uratować. A nawet jak nie, to ja chcę być no, w momencie, kiedy idziemy do samozagłady, bo my to robimy. Jeżeli, jeżeli tego w ostatniej chwili nie zatrzymamy, to ja chcę być w towarzystwie przyzwoitych ludzi, bo to jedyne, co ja mogę zrobić. I jak widzę, jak ruch narodowy się mobilizuje, jak dużo. Dobrych, przyzwoitych, mądrych ludzi idzie do ruchu narodowego, którzy coś chcą. Dużo ludzi, którzy mają dzieci, którzy rozumieją, że Polskę trzeba ratować. I teraz, ja, jak ja myślę o Marszu Niepodległości, to ja myślę, e, przypomina mi się znowu e, Mickiewicz z dziadów, że naród jest, e, naród nasz jest jak lawa. I tą lawą taką gorącą. To są ci patrioci, którzy będą szli w marszu, w marszu Niepodległości. To jest najlepsze, co mamy. To jest nasza moc, nasza siła. I ja myślę, że, że nawet że, że trzeba tam być, trzeba w tym uczestniczyć, trzeba to czuć, trzeba to pokazać naszym dzieciom. Bo nie wiadomo, nie wiadomo jaka jest nasza przyszłość. Ale to jest tak, tak ważna chwila dla naszego narodu tym bardziej, że, że ta taka skorupa z, właśnie z tego, z, ta skorupa na tej lawie, ta taka paskudna skorupa, ona będzie święciła, będzie święciła ten dzień gdzie indziej. Mhm. Pan prezydent chowa się na zamku z ludźmi swojego pokroju, pani Róża Tun i tam jest całe towarzystwo. Chowają się. Ja rozumiem, że pan prezydent boi się stanąć oko w oko z narodem, bo cała jego prezydentura to jest. Ja, ja nie mam nawet na to słów. Ja myślę, że, że wszyscy ci, którzy, którzy śledzą ten kanał, już wiedzą, czym jest prezydentura pana prezydenta Dudy. Z kolei pan Morawiecki robi w swoim ogrodzie, w alejach ujazdowskich, piknik. Rodzinny piknik, gdzie dzieci będą się bawić na dmuchany. Będzie dmuchany plac zabaw na stulecie niepodległości. Rodzice będą prowadzili dzieci na darmowy bigos i występy tutaj już w mediach społecznościowych pojawiły się występy tych artystów. Jakiś taki pan, kto internauta nazwał go jako pan Wiśniewski po liftingu w jakiejś koszulce, gdzie jest, jest, jest krzyż, jest impreza, tatuaż, gaci, taki gacie z krokiem do kolan. Widać, że taki za moich czasów to się nazywało tych, te osoby żul jakiś taki obrzydliwy. I, i, dzieci, i, 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 i pan, e, pan premier zaprasza dzieci, rodziny, na imprezę, żeby oglądać tego pana, żeby jeść darmowy bigos i atrakcje w e, nadmuchiwany plac zabaw. Ale przecież to nie licuje z Dniem Świętem Niepodległości. E, ale to jest na tym samym poziomie, jak rządy pana premiera. I ten sam zły smak. Dla mnie to jest, to jest tak przerażające, no ale, ale jest alternatywa dla ludzi, którzy się nie poczuwają do tej gorącej lawy. Dla ludzi, którzy już są tak zdegenerowani, że oni pójdą tam ze swoimi dziećmi na darmowy Bigos. No, niestety, dużo pracy przed nami. Tak. My działamy również z, z wykładami, tak jak miałaś okazję być z mecenasem Jończykiem tak. w Centrum Edukacji po Wiśle. To są spotkania z żywymi ludźmi. Tak. E, edukujemy i na żywo, edukujemy i w e, internecie poprzez filmy, poprzez różne programy. No, bardzo dziękuję, że pojawiłaś się u nas w tym jeszcze niedokończonym studio. E, tak, e, bardzo prosimy o subskrypcję kanału o e, wsparcie również finansowe. Bardzo dużo jest do zrobienia. Musimy poprawić e, światło, bo jeszcze nie dotarły e, nasze e, lampy, nasze reflektory, które tutaj zostały zamówione. E, poprawić oczywiście dźwięk. W zasadzie nad każdym szczegółem musimy pracować tak. po to, żeby ten przekaz był coraz lepszy, coraz bardziej profesjonalny, coraz bardziej zjadliwy. Dla współczesnego człowieka, chociaż treści, które przekazujemy, są trudne i nie tak. zawsze zjadliwe, ale tak. trudno. E, nieraz, prawda jest bolesna. Prawda nieraz jest bolesna i przez tą prawdę trzeba się e, o nią walczyć, trzeba się przebijać przez, przez właśnie e, tą całą lawę, też właśnie tego, tego bezprawia, tego kłamstwa, tej indoktrynacji. E, no. Tyle z mojej strony. Jeszcze raz naszym gościem była Joanna Teglund, specjalista od spraw imigracji, ale jak widać również żarliwa Polka, patriotka, która w najbliższym czasie wybiera się 11 listopada na Marsz Niepodległości. Zapraszamy na Marsz w Warszawie. Rozpoczyna się o godzinie 14 na rondzie Romana Dmowskiego. Wcześniej o godzinie 11 będzie msza w Rycie Trydenckim za naszą ojczyznę, na którą również zaprasza Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Jasko, ze swojej strony zapraszam na godzinę 12.30 po mszy pod ambasadę Ukrainy. Mamy dokładnie 100 lat wojny polsko-ukraińskiej, kiedy bohaterskie Orlęta Lwowskie i później pomoc zorganizowana między innymi przez generała Rozwadowskiego Przybyła i obroniła lwów przed ukraińską agresją. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszamy do oglądania naszych programów, a także na imprezy i wydarzenia, o których tutaj była mowa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję nawzajem, dziękuję Państwu. Witamy Państwa. No, kolejny dzień prac. Tydzień temu, w sobotę, żeśmy zaczęli. Dzisiaj kolejna sobota i zbliżamy się końcowi. Myślę, że w poniedziałek studio będzie gotowe. Jak widać, pojawiła się jeszcze nie na całości, ale na znacznym fragmencie już wykładzina odpowiednia dla studia. Jest już zrobione okno do reżyserki z szybą w nowym pomieszczeniu, gdzie będzie studio. Studio dla naszej dla naszych kanałów, Centrum Edukacyjnego Powiśle, CEP Powiśle, a także Polskich Spraw. Oczywiście generuje to duże wydatki. Jeżeli Państwo byliby w stanie wspomóc naszą działalność, naszych kanałów, naszego nowego studia, naszej nowej ramówki, z którą startujemy już zaraz po 1 listopada, prosimy o wpłaty na numer konta. Albo PayPalem dopisek na studio TV. Na studio TV to będzie oznaczało, że Państwo odpowiedzieli pozytywnie na ten nasz apel. Dużo rzeczy już zostało zrobionych, zostało zmienione oświetlenie i tak dalej. Niebawem Państwo, myślę, że za tydzień, pomiędzy Świętem Wszystkich Świętych a Marszem Niepodległości, a Świętem Niepodległości będą Państwo mogli zobaczyć pierwsze programy stąd emitowane. Natomiast, żeby w pełni studio wyposażyć, no to jeszcze bardzo dużo pracy no i bardzo dużo wydatków. Bardzo prosimy o wsparcie finansowe tej naszej inicjatywy. Ze względu na to, że czujemy się w świecie współczesnych mediów, tak jak żołnierze wyklęci w latach 40. Patronem naszego studia będzie Olech. Olech, czyli Anatol Radziwonik, pseudonim Olech, ostatni żołnierz wyklęty z ziemi nowogródzkiej, który zginął 12 maja 1949 roku w obławie NKWD. Pamiętajmy, to nie były tereny PRL-u, to nie była walka z, z korpusem bezpieczeństwa wewnętrznego z UB. Z Ludowym Wojskiem Polskim czy z milicją. To była walka z oddziałami NKWD i Armii Czerwonej, ponieważ te tereny zostały wcielone do Związku Sowieckiego. Pan Walery Stratowicz namalował ten obraz, który myśmy na aukcji kupili. Dzisiaj ten obraz zawiśnie tutaj w naszym, w naszym studio. Niech Oleg patronuje naszej inicjatywie. Proszę Państwa, wszystko powoli się rozwija. Na razie to, co się udało zrobić, kosztowało nas 3450 zł. Dla nas jest to bardzo duża kwota, ale dzięki Państwa pomocy, między innymi dzięki Państwa pomocy, udało nam się tą kwotę uzbierać. I za 3450 zł, tak jak widać, studio będzie obłożone tymi matami. Będzie położona nowa wykładzina. Będzie wisiał obraz naszego patrona, czyli sprawa rozwija się dalej. Oczywiście, do tego, żeby to było w pełni wyposażone, studio jeszcze jest bardzo daleko, ale nadal prosimy Państwa o wsparcie finansowe, a za to, które już było do tej pory, bardzo serdecznie dziękujemy.